Prawda jest taka, że w tej krainie są grzyby i tajemnicza mgła, podejrzewam, że ona jest sztuczna. Jest chyba z helu. Fuj. Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałem trochę akwarystów. Co ty wiesz o akwarystyce? To stara dupa jesteś. No i jednego krytyka mniej. Ksiądz Tischner powiedział kiedyś, że u górali są trzy prawdy. Świń to prawda, syćko prawda i gówno prawda. Dziś postanowiłem zająć się tą ostatnią, najmniej pachnącą prawdą. Czy obalę mity akwarystyczne? Czy obrażę akwarystycznych omnibusów? Czy pod zamkiem Czocha zakopana jest bursztynowa komnata? Czy wyłączyłem żelazko? O tych i o innych rzeczach na pewno nie dowiecie się z tego odcinka. Dziś porozmawiamy o prawdach, stereotypach, jak i kłamstwach we współczesnej akwarystyce. Ale na początek przedstawię Wam jedną, jedyną prawdę akwarystyczną, która należy do kategorii świętych prawd. Otóż i ona. Proponuję wyjąć karteczkę, zanotować i powiesić nad akwarium. Każde akwarium jest unikalne. Nie ma dwóch identycznych i nigdy nie będzie. I to jest piękno jednocześnie zmora akwarystyki. Co ty wiesz o akwarystyce? Ty... No się bydle podniosło jeszcze raz. I tym optymistycznym akcentem możemy rozpocząć trzecią część cyklu Taśmy Prawdy. Optymistycznym, gdyż zaczniemy od owej zmory i nie wiem, czy na niej nie skończymy. Unikalność zbiornika jest pięknem i zmorą. Dlaczego zmorą? Bo żadne akwarium nie posiada instrukcji perfekcyjnego wykonania. Można w kilku zdaniach opisać procesy zachodzące w zbiorniku. Można dać zarys tego, co powinno być w akwarium. Można dać tysiąc innych instrukcji. Ale co z tego wyjdzie, wie tylko posiadacz rzeczonego zbiornika. I zawsze wychodzi co innego. I to jest oczywiście piękne, bo różnimy się i dzięki tym różnicom zawsze do czegoś nowego dążymy. Ale też okrutne, bo w znacznej części z nas nic z tego nie wychodzi, pomimo stosowania się do podstawowej instrukcji zakładania zbiornika. I gdzie wtedy lecimy, kiedy zaczyna się dziać w akwarium coś niedobrego? Padają ryby, rośliny nie rosną, gląd się wije. Pędzimy na fora internetowe w celu zadania pytania, przeważnie zaczynającego się od inwektywy albo od słowa dlaczego. I to właśnie będzie tematem dzisiejszej prelekcji, więc proponuję wybudzić tych z ostatnich rzędów, bo chrapaniem mogą zagłuszyć wykład. Fora internetowe poświęcone akwarystyce. Nie wiem, czy jest osoba na sali, która nie korzysta z usług wzmiankowanych forumów? Pierwowzorem forum akwarystycznego były baby spotykające się w maglu i obgadujące sąsiadki. No, ale wiem, że niewiele osób już pamięta te zamierzchłe czasy. Na początku może zaznaczę, że nie mam nic przeciwko istnieniu forumów akwarystycznych, jak i innych forów zrzeszających maniaków czegokolwiek. Sam jestem użytkownikiem kilku z nich i ani ich nie będę beształ, ani reklamował. Dzięki internetowi można wymieniać spostrzeżenia, zadawać pytania w grupie ludzi interesujących się tym samym. Dlatego też nie polecam zadawania pytań odnośnie akwarium na forum miłośników Letni Pana, bo niekoniecznie odpowiedzi będą nas satysfakcjonowały. Przed forami istniało coś takiego jak grupy dyskusyjne. Choć nadal istnieją, to ich znaczenie wobec forów akwarystycznych jest już praktycznie żadne. Fora przejęły z powodzeniem ich działalność. Pierwsze fora akwarystyczne zakładane były przez maniaków akwarystycznych w celu wymiany poglądów z innymi maniakami. Panowała jakaś tam kultura, netykieta i tak dalej. Ale czasy się zaczęły zmieniać. Wszedł brutalny i prymitywny kapitalizm i żeby znowu nie było, że cierpię z powodu upadku komuny. Po prostu fora były bardziej sterylne niż obecnie. Ale już pal diabli kulturę wypowiedzi. Na forach rozpoczęła się brutalna walka o klienta. Firmy akwarystyczne produkujące to i owo zajęły się sponsorowaniem forów. Forumów? Niektóre firmy same otworzyły własne fora. Po co? No jak myślicie? Oczywiście, że dla dobra ludzkości i zdobywania wiedzy przez akwarystów amatorów. Coraz trudniej znaleźć forum czyste od komercji. Czy ta komercja jest taka zła? Biznes jest biznes.
Każdy użytkownik forum to potencjalny klient. Niestety, to powoduje problem z wymianą informacji. Jeśli chcesz kupić produkt A i chciałbyś znać opinię innych użytkowników, którzy być może już takowy posiadają, możesz natknąć się na forum sponsorowanym przez producenta produktu B z bardzo niepochlebnymi opiniami na temat produktu A. I niekoniecznie będą to opinie prawdziwe. I vice versa, na innym forum będzie całkiem odwrotnie. Tam będą besztać produkt B. I gdzie jest prawda? Po środku. Może i po środku, a tylko gdzie jest ten środek? Swego czasu na forach można było podyskutować o wszystkim. Czy jest tak nadal? Mam wrażenie, że nie. Pewne rzeczy niewygodne dla sponsorów czy właścicieli forów są omijane, zagadywane itd. itp. Możecie mieć oczywiście inne zdania na ten temat. Być może nic takiego was nigdy nie spotkało. Ale nie zdziwcie się, jeśli was spotka. Tyle o samych forach jako tworze internetowym. Teraz chwila o jego użytkownikach. Wiem, teraz się na mnie obrazicie. Ale trudno, wyrażam swoje zdanie i nie trzeba się z nim zgadzać. Uwaga, wyrażam zdanie. Użytkownicy forów, czy też forumów, nie tylko akwarystycznych, to w 50% idioci. 19% to tacy, co im się jeszcze chce coś zmieniać. 30% to tacy, co chcieli, ale już im się nie chce. I 1% to weterani, którzy zapomnieli hasła do swojego konta. Wiem, że to bardzo przykry obraz. Teraz każdy będzie się zastanawiał, do której grupy go zaliczę i do której sam się zaliczam. To już nie mnie oceniać, sami mnie wrzucicie do tych 50%. Kiedyś napisałem taki esej, gdzie podzieliłem akwarystów forumowych na różne grupy. Pozwólcie, że zacytuję opis jednego z nich należących do owych 50%. Akwarysta, wujek, dobra rada. Bardzo niebezpieczny indywiduum, umie czytać i pisać. Przeczytał gdzieś jakąś mądrość w stylu kosiarki jedzą glony. Można go poczytać w każdym temacie, na forach czy komentarzach pod filmami. Jego rada kup kosiarki przewija się przez internet jak hasło na sztandarze. Opierniczony zaszywa się w kąciku, by pojawić się jak feniks z popiołów przy temacie plagi ślimaków z hasłem kup bocje. Walny zjazd wujków dobra rada kończy się sztachetowaniem i obryzganiem wodą ze słoików. Udzielam się czasami na forach, kiedy są tematy związane z identyfikacją roślin, bo jest tym nutka detektywistyczna. Czasami zdjęcia są wielkości ikony albo ich jakość przypomina rozdeptanego piksela. Ale nie to jest istotne. Formy submersyjne, emersyjne, wygniecione w paczkach, nie jest łatwo coś sensownego powiedzieć. Jak ja nie mam nic do powiedzenia, to nie mówię. Niestety, fora są pełne osób, które jednak mówią. Rozpoznawanie roślin to mały pikuś. Ciężko tu użytkownikowi zrobić jakąś krzywdę. Nawet jak się czegoś nie rozpozna, to roślina nie zagryzie właściciela. Ale spróbujcie postudiować inne tematy. Na przykład walka z glonami, oświetlenie, podłoża. Ile ludzi, tyle opinii. Często absolutnie sprzecznych ze sobą. Doświadczony akwarysta najwyżej się uśmiechnie, czytając ewidentne brednie. Amator zaczynający swoją przygodę z akwarystyką naraża się na A. wydatki, B. totalny bajzel w akwarium, C. co najgorsze, nawet na likwidację swojej obsady. Nie chcę podawać przykładów, znajdziecie je na każdym forum. Wybranie istotnej informacji z zalewu debilnych postów to zadanie naprawdę czasami przekraczające możliwości amatora akwarystyki. Czy jest na to jakaś rada? Chyba nie. Szukanie tak zwanego mentora, na przykład po wieku, nic nie daje, bo często osoby starsze wracają do swojego hobby po wielu latach i są tak samo zielone jak 14-latek z pierwszym akwarium. Szukanie po ilości postów też może nic nie dać, bo często najbardziej aktywni aktywność nabijają postami w stylu podoba mi się, fajne, i ja ciebie też. Jak znaleźć tego, który naprawdę ma jakąś wiedzę, która przyda się przy naszym pierwszym akwarium? Ja tego nie wiem. Mnie nie pytajcie. Przy okazji, wiele osób zwraca się do mnie z wieloma pytaniami, bo kręcę filmy i mówię o różnych rzeczach. Tylko
ja naprawdę na wielu rzeczach się po prostu nie znam, o czym mówię jasno i do tego się przyznaję. Więc nie miejcie pretensji, kiedy nie będę potrafił odpowiedzieć na jakieś z waszych pytań. To nie dlatego, że nie chcę, tylko po prostu nie wiem i nie zamierzam kogoś wprowadzać w błąd. Przy okazji apel. Jeśli piszecie lub mówicie w filmach o swoich zwierzakach czy roślinach, to do diaska, kto tak jeszcze mówi? Używajcie ich poprawnych nazw. Jeśli już nie łacińskich, to przynajmniej polskich. A co do łaciny, to przekonanie, że jest ona zbędna, jest jak najbardziej mylne. Tak samo w medycynie, jak i w akwarystyce. Nazwę łacińską rozpozna akwarysta na całym świecie. Nazwy polskiej niekoniecznie. Jeśli już nie potrafimy jej wymówić, to przynajmniej dajmy napisy w filmie albo choćby w opisach filmu, a nawet w tagach. Zostałem zobligowany do tego, żeby to powiedzieć, bo sam zostałem zbesztany przez jednego z użytkowników właśnie za używanie niepoprawnej nazwy ryby. I racja była jak najbardziej po jego stronie. To było tyle o forach internetowych. Zarysowałem sytuację. Nic to oczywiście nie zmieni, ale może niektórzy trochę przejrzą na oczy i będą korzystali z for z trochę większą uwagą i nie będą ufali każdemu napisanemu słowu. Pisać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, parafrazując piosenkę Jerzego Sztura. Dobranoc. Jak byłam mały, zastanawiałam się, co robi mój tata, bo mówił też o tym, że fokom pomagają. Teraz już wiem, teraz już...